Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, a dziś znajdujemy się ponownie w Star Wars Knights of the Old Republic. Idziemy tym razem za... jak on się nazywał? Tym gościem, który był Jedi, na pewno. I co to są te tasze w ogóle? Nie mogę z tym nic za bardzo zrobić, nic mniejsza o to. Możemy się uzdrowić, bo przydałoby się nam w sumie. O, sporo mi chyba mocy podskoczyło, wraz z level upem którymś. A może to po prostu kosztuje już teraz mniej mocy, nie jestem pewien. Ale naprawdę nieźle, bo znacznie mniej teraz używam. No i idziemy pod kłodę, ponieważ tam nas zaprosił i tam też chciałbym się udać. Ponieważ to jest odgałęzienie, które mnie bardziej interesuje. Tam do tych sentymi poradzimy sobie później, na razie nie chcę się z nim bić. Bo może on nam powie coś więcej, co będzie akurat użyteczne. Jolly, tak się goś nazywa. Well, welcome to my home, such as it is. Pull up a stump and be comfortable. We should discuss a few things. Tak, czuję, że masz wiele do powiedzenia. Don't coddle me, child. I'm neither a Jedi nor your master. I'm just an old man that's been lost in the woods for far too long. My days of glory are behind me, but perhaps there is something I can do for you. You must have questions. Tak, chcę zapytać ciebie. What is there to tell? Jolly Bindo is the crazy old man in the dangerous woods. I'm content with the impression I give. W bitwie jednak używasz miecza świetnego, jesteś Jedi. I follow the Jedi way and I command the Force, yes. And I suppose that makes me as much a Jedi as anyone, but what of it? Why should being what I am compel me to entertain others with tales of the good old days, ah? I've seen my share of the dark and the light, and frankly, both extremes annoy me. Of course, I have felt rumblings of change. It's kind of nice to meet a Jedi who isn't all hung up on this light side, dark side stuff. Gets pretty tiring, you know. Perhaps you will be of some assistance to me after all. Let us discuss what you came here for. I zadać kilka pytań. Fine, just be brief. Potrzebuję informacji o problemach na Kaszyk. Yes, among the Wookiees. Intriguing creatures. I like that they have little patience for bureaucrats. But of course, even here there are hidden things that manipulate. Okej, co wiesz o Chundarze? Circle Corporation was smart to put him in power. He's as good at destroying Wookiee culture as dropping corpses full of Ardroxian flu. Will you work for him or against him, I wonder? I will be interested to see. Nie masz rekomendacji? Sure. How's this? Think for yourself. I don't care for politics. I'm big on letting people figure things out for themselves. Ja najbardziej rozumiem jego podejście. The Wookiees have prophecies of deliverance if you ask them. But for now, they follow without hesitation. That is their wish. Widzicie obłąkanego Łukiego w Krainach Cienia? Maddened with grief, perhaps, but not crazed. I helped him pass to the lower forest where only a Wookiee could follow. Some other matters will determine if you can follow. There is a barrier that, well... We'll talk of that more in a moment. Okej. Okay. Czy znasz zaginionego Łukiego o imieniu Rorvor? Jak się nazywał? It is a very unfortunate matter. You will end in shame and sorrow. You will find Rorvor down here, and more. I've witnessed a number of happenings, but I have left them for others to sort out. Okej. Okay. Nie, jakaś ciepło, nie chcę mu tego mówić, bo... No jednak trochę pomaga. I zadać kilka pytań. Czy wiesz w ogóle coś o gwiezdnej mapie? Now why would you be asking about that, hmm? Don't answer. I knew that had to be why you were here. The problems of a few Wookiees don't amount to anything before the concerns of the Jedi. No, you are here for the map. Jeśli masz jakąś informację, przekaż mi ją. Kashyyyk is an interesting place. More so than anyone suspects. If Zerka Corporation knew, the planet would be a strip mine. The Wookiees have their legends that they were not always here. But it is more than that. The trees themselves are strangers. Nie za bardzo rozumiem, możesz nic wyjaśnić? What I'm saying is that there are literally walls in your way. And you won't find what you need without my help. And my help has a price. You must do a task for me, and then allow me to join with you. I will then remove certain barriers in your path. Co on zrobić? Since they began expanding in the Shadowlands, the Circa have left me alone for the most part. Until recently, anyway. A group of them set up camp not far from here. Poachers is all they are.
I'd like them removed from this place. Dlaczego ci tu przeszkadzają? They don't respect this place. They're butchering wildlife and threatening entire species. It's getting under my skin. The Wookiees could take care of themselves if they wished, but the animals are truly helpless victims. Cóż, można uczyć się czegoś z tego prostego zdania. Można uczyć się czegoś z tego prostego zdania w basie, tak, mózgu. Oh, please, this is arbitrary errand work. Jezu, właśnie zacięło wszystko. You still have to do it. Their camp is in the far northeast. Now remember, czekam, aż się skończy zdanie. I wanted them dead. I'd have done it myself. Find a better way. Dobra, na szczęście dużo nie straciliście z tego, co widzę, bo się skończyło tam na załażą mi za skórę. Ogółem, no dużo tutaj nie powiedziałem. Wydaje mi się, że wszystko, co ja powiedziałem, wszystko, reszta była po angielsku, więc w miarę czego zrozumiecie, tak, nie są ci kosmici, którzy gadają nie wiadomo czym i nie wiadomo, co się dzieje w ogóle. No ale tak jak mówię, przepraszam, jakby ja się staram patrzeć na podgląd co jakiś czas, ale no... Nie zawsze się da po prostu. Gdzie są? Ilu ich jest? They are not that far northeast of here. There's usually five in the area, as far as I can see. The captain of the lot is the one that earned my ire. Mishandle my garden, Willy. Czemu chcesz do mnie dołączyć? You presumably have a ship. I've seen all I wish to here. Isn't that enough? I mean, really sick of the trees. And perhaps your destiny might show me something new. You never know. Okay. Zajmę się tym. Good. Return to me here and we'll see how you have done. Shoot! Shoot! Okej, w porządku. Jeśli to będzie ten nasz bohater, nowy towarzysz, o którym mówił mi Furhan, który będzie rzekomo neutralny, nie wiem, czy ja go polubię. Tak na razie mam takie mieszane uczucie co do niego, szczerze mówiąc. Halko, kurczę, chciałem atakować. Gdybym zatakować, no zrobię totalnie nie wiadomo co. No my też niestety atakujemy przyrodę, ale my atakujemy w sumie bardziej problematyczne jednostki, w sensie te, które są bardzo agresywne wobec ludzi, łukich, więc... Czy to jest naprawdę aż takie ultra złe? Może i tak, może i nie. Zależy jak na to spojrzeć. Naprawdę zależy jak na to spojrzeć, pewnie obrońcy prawie że mnie zaraz zabili za to stwierdzenie, ale... Wydaje mi się, że jeśli tak mówię, coś jest bardzo niebezpieczne dla człowieka. I po prostu... stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo, no to powinniśmy czasem się tego pozbywać. Mimo wszystko, to jest moja opinia. Dlatego też na przykład czasami, no... wybijamy niektóre gatunki, które są zagrożeniem na przykład dla innych gatunków. Tak samo w tym wypadku, no powiedzmy, że wybijamy gatunki, które są zagrożeniem dla łuki, dla innych zwierząt. No i dla nas samych też. Jakby gdyby nas nie zaatakowało, to pewnie byśmy sami też nie atakowali. My primary motivators are in group push. Playback. I don't get it. That merchant said there was salvage down here. We need Matten to work the sensors. Playback. When he gets back, we'll... Wait, I'm getting something. Oh good, it's Eli. Maybe he'll point us in the right direction. Playback. Eli, what are you... You got your money, you double-crossing snake! We had a deal! Ej, co ci się stało? Patrzcie, tu chyba była ta ekipa tego mechanika. Playback. I don't get it. That merchant said there was salvage down here. We need Matten to work the sensors. Matten, właśnie jak się nazywał. When he gets back, we'll... Wait, I'm getting something. Oh good, it's Eli. Maybe he'll point us in the right direction. Playback. Eli, what are you... You got your money, you double-crossing snake! We had a deal! Okej, okay. Wyrzucę się na dzwoń, wezmę co mi potrzeba. Nie jesteś w stanie prowadzić rozmowy, do widzenia. Niestety... bo ja go chyba nie mogę naprawić. A yes? Może jak Lipki tutaj podejdzie i go spróbuję naprawić. Malfunk, play. To już znamy. Shutting down. Okej. Zaczynasz od głowy robotę, demontujesz ją i wkładasz do swojego plecaka. Wyładowująca się energia przepływa przez pozostałe części. Mam nadzieję, że coś z tego robota wyciągniemy, na przykład później, jak go zaniesiemy do tego gościa, do tego naszego kolegi. Uzdrowmy w ogóle wszystkich. Całkiem sporo z tego leczenia. Ja się mega cieszę, że to leczenie w ogóle mamy. Naprawdę ultra OP dla mnie. Palimy tego gościa. Mission, ty się może skup na innym z nich, na przykład tym, który tam biegnie z tyłu. Będzie najlepiej moim zdaniem. Dlatego, że Mission nie zaczną atakować za szybko. Nie mówię, że w ogóle... Bo mogą ją atakować, mi to nawet by było troszkę na rękę, mógłbym też przynajmniej wszystkim leżeć na spokojnie, tak?
ale ogółem wolałbym, żebym raczej, żeby nikt nie umierał za szybko. Żeby wszyscy miały dostawać same obrażenia, tak? Dobra, lepki. Walisz tym. Animation dalej, śniperskie strzały walisz. Tego gościa tutaj z tyłu. Te katarny. Nie wiem, dlaczego mam ochotę jej nazywać katakanami. Nie wiem dlaczego. I prawie jak karakan, tak? Teraz tutaj Zbigniewa Stonego odpali pewnie, dając życie. Bijemy tak samo. Lipki, lipku. To samo. Let's make this quick. Weź sobie wybierz któregoś tej i atakuj. Let there. Okej, wszystko się rzuciło na Lipka. To jest szczęśliwe, nieszczęśliwe zarazem. Huh? Może się bardzo źle skończyć dla właśnie naszego Lipka. Lipki, lipku. Ulecz się. So be it. Pozostałych też. Bardzo, całkiem nieźle naprawdę. Oprócz tego Kalu Norda, który tutaj był, naprawdę cała reszta jest łatwa. Yeah. Mam takie wrażenie, że ogólnie ta gra ma bardzo nierówny poziom trudności bardzo często. To jest mój główny zarzut wobec niej, póki co. Mam wrażenie, że jakby pomimo tego, że niby walczymy z tysiącem stworów i tak dalej, to ta gra ma mega nierówny poziom trudności szczególnie gdy się trzeba walczyć z jakimiś takimi większymi przeciwnikami, tak? You shall fall. No ale udało się całkiem nieźle. Czonko. Myślę, że... Dobra, jeszcze raz się wyleczmy w sumie. No a irytują mnie te zwierzęta, jak one się nazywają. Patrz, tutaj są jakieś szczątki. O, czekajcie. Nie wiem, tutaj są zwłoki, tak? Nie. Są skały. Irytują mnie te tasze. Czy tasze, nie wiem jak to czytać nawet. Gdzie są zwłoki? Tu są zwłoki. O, proszę bardzo. Zobaczmy, kto to jest. Pakiet animacyjny i hiperstymulant, okej. Okay. Z pakietów reanimacyjnych nie za bardzo mogłem korzystać do tej pory. Nie miałem po prostu też okazji i... Ogółem dosyć ciężko, żeby nie korzystać jakoś w walce. Nie wiem, ja mogę w ogóle je tutaj wybrać? A mogę, okej. Okay. Jestem debilem. Nie jest to nic dziwnego chyba. Świetnie, dobre podejście do samego siebie. Proszę bardzo, kolejne zwłoki. Dużo zwłok ogółem. Jestem ciekaw, czy to są ci z tej korporacji, czy też z czego, czy to są może ci ze statku tego Mat coś tam. Nie wiem, jak mam ochotę nazywać Matias cały czas. Nie wiem tylko do końca dlaczego. Dobrze, tutaj już zwiedzone wszystko, więc czas wybrać się w drugą stronę, tak? Skoro tutaj już odwiedziliśmy, że tak powiem, wszystkie lokacje potworków naszych kochanych. Użyjmy zrywu. Aż się po prostu szybciej poruszamy, tak? To jest. Pomimo tego, że ekran wygląda jak gówno wtedy, bo i u was i u mnie wygląda tak samo, no to jest to bardzo przydatne pod kątem po prostu eksploracyjnym, tak? Czy jakiegoś takiego szybszego rzeczywiście poruszania się. Bo wtedy wszyscy się szybko poruszają, tak? Nie jest tylko nasza główna bohaterka. Dobra, lecimy. Nasza główna bohaterka, nasza główna. What? Nasze główne wsparcie, nasza główna wspomagająca bohaterka. Mamy tego dzikiego katarna również podbiegnijmy. Typkiem. Chcieli tylko na dwóch, tam jeszcze chyba trzeci. Tam nie się na nim skupi. Ja mówię, znowu niech każdy ma swojego. Wiesz, też nie korzystam aż tak często z tych mocy różnych, czyli na przykład rzucaniem i tak dalej, dlatego że ja je zachowuję często na leczenie. Raczej bym trafił na problem na swojego przeciwnika, dopiero bym się skupił na tym, aby rzeczywiście mocy ultra jakoś tam bardziej używać. Okej, dobra. Bawmy się na razie w moc, tak jak mówię. Moim zdaniem wszystko możemy zrobić gradem ciosów na razie, tak w większości. Okej, Lipki nas wyleczył, a jeszcze doleczę wszystkich z Bastili. Mission dobrze. W sumie wezmę Mission, niech ona będzie takim głównym... Powiedzieć, że głównym dowodzącym, ale głównym źródłem obrażeń na pierwszym froncie. Ja sobie zapiszę tutaj, bo coś czuję, że tutaj będzie grubo zaraz. Okej, są miny. Tutaj są jakiś komandor Dern czy coś. Na razie sobie weźmy te miny, bo nam się przydadzą pewnie. No wolałbym w nie wpaść po prostu, jakbym tutaj gdzieś biegł. A wiecie, że ja mam do tego talent. Czasem jak same postaci, czasem próbując zdemontować miny, mają talent do tego, żeby się w nie wpakować. Dobrze, i weźmy tutaj Lipka. Yes? Myślę, że tak będzie trzeba się bić z nimi pewnie na blisko.
I don't make deals, and I don't persuade easily, so go back topside. Mess with my profits, and I'll see you dead. Jesteście tymi kłusownikami, o których opowiadał mi Jolly. The crazy old fool is still alive. I suppose he's still upset that we don't all live in little homemade shacks like he chooses. I've got a job to do here, and there's nothing you or that old coot can do about it. Jest jej około 5, tak? Chyba tak. Chcę zadać kilka pytań. If you made it this far, you know a fair bit already. What would I be able to tell you? Szukam czegoś, co nazywa się gwiezdną mapą. I'm no nav officer. I work on the ground, and I haven't seen anything like that around here. Of course, okay. We haven't been much deeper than this. The eastern forest gets even more dangerous. Przejdźmy do moich ogólnych pytań, dobrze? Hurry up! A co jeśli chciałbym, żebyś opuścił krainę cienia? Is that old hermit Jolly trying to talk you into doing his dirty work? We've spent too much on setting up just to walk away. As long as the sonic emitters keep the Preds away and I've got bodies to guard the perimeter, we're staying right here. I mean, if I can put up with my own worthless guards complaining about this place, Jolly whining through you is nothing. Okay. Jesteś zwykłym handlarzem niewolników, uczerki, nic specjalnego. I don't need this kind of garbage from you. Watch your mouth. I'm the only law there is down here. If you've got something to say, get on with it. Otherwise, leave. Powinienem cię po prostu zabić, nikt nawet nie będzie wiedział. All right, I'm done talking with you. You've got under my skin one too many. Że pewnie była jeszcze jakaś inna opcja, żeby ich zabić. Może sabotaż po cichu tych urządzeń dźwiękowych, ale myślę, że ogólnie sobie z nimi poradzimy po mojemu, jak zwykle. I po prostu się... O kurde, punkt ciemnej strony. Ale za to zostanie punkt ciemnej... No, powiem, że tutaj mnie to zaskoczyło dość mocno. Ale nadal jesteśmy mocno po jasnej stronie, więc raczej się nie przejmuję tym bardzo. No, zaskoczyło mnie to naprawdę, że zostałem punkt ciemnej strony. Za to, że tak wyszło, a nie inaczej. Myślę, że oni są, że są zwykłymi handlarzami, no to nic z tego nie wyniknie, tak samo jak poprzednio. Tu się okazuje, że... Jednak tak, trochę są dla mnie niezrozumiałe niektóre decyzje tej twórców, kiedy zostaje ciemny, a kiedy jasny punkt. Niemniej, Lipku. Pokaż mi swój... Mam wrażenie, że nam dosyć mocno to spadło, co zrobiliśmy. Zobaczcie, teraz nawet Bastia ma więcej punktów od nas, nie? To musieliśmy naprawdę nic oberwać po naszej jasnej stronie. Ale cały czas jesteśmy bardziej po jasnej stronie, więc to mnie cieszy. O, uzyskać dostęp do całej funkcji. Pewnie dostęp do wymienić opcję dostępu, tak? Okej. Okay. Nic sobie więcej bym nie zrobił. Jestem ciekaw, co jeszcze można było tutaj odwalić z tym. Ale na razie po prostu nie mam pomysłu, tak? O, zbyt niską umiejętność, okej, okay, no to nasza koleżanka w takim razie. Jeszcze za te zabezpieczenia. Pyk. Jeszcze raz, to samo. Myślę, tylko simple. Jak widzicie, tam jesteśmy gruczoły tacza, czyli tych właśnie tych małpek małych, które sobie skaczą. Tutaj coś było uwięzione? Nie, w tej klatce. To jest klatka oczywiście dla łukich. To jeszcze podnieśmy tę minę i zaraz pogadamy z tym gościem, który jest neutralny. W sensie neutralny względem mocy, tak? Więc robisz myszy, ale to nie jest ważne aktualnie. Nie, dlaczego próbowała rozbrać ziemię potem? Próbuję zyskać jeszcze tę minę. Nie, dlaczego czasami te miny wybuchają, jak je odzyskuję. W sensie trzeba mieć naprawdę chyba pecha. Trzeba pewnie rzucić jakieś zero czy coś. Co z tymi taczami? Czy ja mogę je po prostu zabić czy coś? Nie za bardzo. Dobrze, mniejsza. Bierzemy znowu naszą Bastilę. Bo ona ma bardzo fajną umiejętność. Już mówiłem. Czyli zryw. I to jest na pewno mega przydatne, jeśli chodzi o eksplorację. Tak jak mówię, dla mnie to jest... To jest absolutny must be. Cieszę się, że ja myślę, że jedna pozycja jak to ma, to już jest wystarczająco. Dlatego, że to po pierwsze nie zabiera dużo energii, a po drugie, no jest jednak dość łatwo. To jest gruz w ogóle, którego nie zauważyłem wcześniej. Granat wstrząsowy mamy z tego. Gdzieś tutaj zaraz powinien być nasz kolega, Jolly.
Jeszcze więcej niż jedna poza nie potrzebuje tej umiejętności. Jak ją ma Bastia, to myślę, że pozostałym nie będę jej rozwijał. Bo moim zdaniem to po prostu nie ma sensu. Zostałem Jedi oczywiście, który mam gdyż nie. I wonder, have you had much luck? Have you done as I asked? Ej, dopilnowałem kłócownicy, zaprali się stamtąd. Yes, I heard the fuss of it. I told you I wanted a non-violent solution. And I had my reasons for it. Mówił? You should have thought about that. Circa Corporation will find the bodies and blame the Wookiees. This may cause more troops to be deployed. That means more disruption. I'm not pleased. But what's done is done. I'm not here to judge you. Hopefully you'll take care of that yourself. Mówił nam, żeby... Na pewno on mówił nam coś takiego. Kurczę, wybaczcie, dostałem laga mózgu teraz, bo naprawdę nie zwróciłem uwagi na to. Dobra, ale nie udało mi się znaleźć pokojowego rozwiązania. Well, perhaps I have a duty to point out what you should have learned from this. Or perhaps no. Was that convincing? It's been a while since I've been in the company of someone that needed that kind of babysitting. Nie powiesz mi, czego miałem się nauczyć? A good teacher. And I'm not saying that I am one. But a good teacher doesn't mash a book in a student's face shouting, learn this bit here. If you can't look at the situation for yourself and see the logic behind my way of doing things, you're not the type to understand me anyway. Besides, you're a little old for that master-student fuss, aren't you? I know I am. Nie lubię tego gościa. Nie wiem, co jak kurkan, ale ja go nie lubię. Jest strasznie irytujący. Czyli ja rozumiem jego podejście i absolutnie nie szanuję, ale nie lubię go. Możesz mi teraz znaleźć gwiezdną mapę? Yes, of course. Let's get moving. I noticed the old path some time ago. You probably wouldn't have found them on your own. There's also a Zerka repulsor field blocking the way, past the poacher camp in the east. I saw it when it was installed, so I know how to pass it. And on the other side, ancient answers. And perhaps a Wookiee you are seeking. I hope he's in the mood for visitors. Okej, okay, Joey dołączy do twojej drużyny. Okej. Okay. Musimy go wybrać, no i wybierzemy jego i Bastille. Będziemy mieli trzech Jedi tak naprawdę naraz. No i zobaczymy, jak on w ogóle wygląda pod kątem no w sumie każdym, tak? Rzeczywiście jest neutralny mocno. Bardzo mocno wręcz. Ogółem wiem też, że najlepiej nie iść z neutralną ścieżką, że neutralna ścieżka nawet doprowadzi do najgorszych rzeczy. Według tego, co było mi mówione. W ogóle zobaczcie, że on ma tylko... Patrzcie, on w ogóle prawie nie ma umiejętności. Ma tylko jeden punkt. On chyba nie jest zbyt inteligentny, tak mi się wydaje. Nie ma za dużej mądrości. Nie wiem, co mu mam dać. No, spostrzegawczość. Mocy. Co masz z mocy? Co ciekawe, nie ma żadnych mocy z ciemnej strony. Póki co. Masz tutaj może jakieś ciekawe inne rzeczy, niespecjalnie. Ale możesz sobie zrobić w sumie tę tarczę tutaj mocy. Może masz coś innego, jeszcze zranienie. Odporność, no nie, nic specjalnego więcej nie masz. A wyłączenie robota natomiast, to jest dobre, przyda się może gdzieś kiedyś. Akceptuj, no i ma jeszcze więcej poziomów, które możemy mu rzucić, atrybuty. Chodzi o mądrość na 15. Więc dlaczego? A, okej, wysoka inteligencja zapewnia modyfikatory do liczby punktów, czyli inteligencji nie masz takiej wysokiej. A jeden punkt jest, kurde, bardzo mało. Mega mało z tego dostaje. Dobrze, mamy kolejny punkt umiejętności i znowu nie mam pojęcia, na co go wydać. Odporność na moc, odporność na energię, niech będzie. Nie wiem, co mam mu jeszcze dać innego. Patrzę na to, że tam nic sensownego nie było do wydania. Tutaj znowu plus punkt, atrybuty. Nie masz gościu. Pierniczy, jaki on jest. Nie chcę powiedzieć, że jest słaby, ale no nie jest jakiś ultra najlepszy, jeśli mam być całkowicie szczery. Że pójdę u niego w broń jednoręczną. W zmysłu rycerza Jedi. Okej, okay, to jest fajne. Są fajne rzeczy z tym związane. Powinienem w to pójść u swojej głównej postaci, jak już rozwinę walkę bronią jednoręczną troszkę bardziej. Są zasłony Jedi. No. Już rozumiem, dlaczego mówiliście, żebym nie awansował tak szybko. Szkoda, że nie da się już tego zresetować, ale rozumiem. Teraz w końcu rozumiem. Czy żałuję? Nie. No, jakby każdy popełnia błędy, tak? I jakby mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza. Stłumienie mocy.
To jest niwelowanie po prostu, a wyssanie życia to jest ciemna strona, okej. Okay. Ja jakoś nie chcę iść w tej ciemnej strony u żadnego z moich tutaj podwładnych, jeśli można tak powiedzieć. Myślę, że sobie zastój wezmę u niego również, rozwinę. A jeszcze mam jedną moc do rozwinięcia, okej. Okay. Odporność na moc raczej nie. Waga Jedi, niech będzie. Bo nic sensowniejszego tutaj z tego nie wyjmę już. Albo ten rzut w sumie. Weźmy ten rzut mieczem. Okej. Okay. Każdy będzie miał rzut mieczem i w ogóle z niego nie będę korzystał, tak, tak będzie, zobaczycie. Znowu jeden punkt, wow, spostrzegawczość, nie wiem, co mam mu jeszcze innego iść. Na razie healingu jeszcze nie ma, bo potrzeba do tego 12 poziomu. Więc co, no idziemy w tę moc nową. Pyk, akceptuj. Jeszcze jeden poziom umiejętności. Plus spostrzegawczość, okej, okay, moce. Co ja mam tu władować, no nie ma tam za bardzo nic sensownego. Ma 11 poziom, okej, okay, super. A kim on jest w ogóle ogółem? Negocjatorem też. O, proszę bardzo, też jest negocjatorem. Praktycznie. Ona jest strażnikiem dla Steela. Dobrze, okej. Okay. No, spieprzyłem z tym pokojowym rozwiązaniem, jak nic. No, po prostu spieprzyłem. Mogę więcej powiedzieć. Ja nawet nie zauważyłem, naprawdę autentycznie nie zauważyłem, że on nam kazał to rozwiązać... Kazał nam to rozwiązać pokojowo. Naprawdę nie zauważyłem. Bije się tutaj w pierś, tak? No, mój błąd, tak? Mój błąd ogółem. Ten gruzy przeszukałem. Ogólnie szkoda, że też nie można zobaczyć do końca, jakie rzeczy przeszukaliśmy, jakich nie. W sensie, wiecie, tak po prostu... O, zwłoki Łukiego, tego na przykład nie widziałem wcześniej. Widzicie, bo one się totalnie nigdzie nie pokazują. Mamy jakąś umowę niewolniczą, z tego co widziałem. Czekajcie. Dwójny miecz, krótki miecz. Krótki jest beznadziejny, z tego co widzę. Nie jest jakiś specjalnie dobry. Kryształy, pistolet, plasterowy, pistolety, kusze, pierdoły, granaty, pancerze, zbroje, w ogóle dopalacze, umowa. To mnie bardzo interesuje. Gwiezdna ma pan Anduin, naprawdę? Jeszcze to mi siedzi tutaj? Umowa o niewolnicza. Wydruk ten zawiera szczegóły umowy dotyczącej wymiany broni za niewolników oraz spis dostarczonych już przedmiotów. Wynika, że Rorvor sprzedał w niewolę pewną liczbę łuki i zamierzał dokonać tego ponownie. No to jestem w szoku. Bo oni wszyscy tam Rorvorowi ufali, a wychodzi na to, że było, że zgłąszują. No to może być bardzo ciekawe i może się bardzo ciekawie też skończyć. Niekoniecznie pozytywnie oczywiście. Zobaczymy co on stwierdzi, jak będzie się próbował bronić, o ile w ogóle. I ja bym chciał to rozwiązać tak, aby to jego towarzysze go jednak osądzili, że tak powiem. Spróbujmy odzyskać te miny, wątpię, aby nam się udało. Myślę, że będziemy mieli za niski poziom, co? Nie, dobra, minę gazową udało. Nie, jest za mały poziom. Dobra, to rozbrajamy w takim razie. Ja i tak z min aż tak często nie korzystam. Raz mi się teraz zdarzyło, w sensie jak tam walczyłem z tym handlarzem niewolników, z Mandalorianinem na Dantooine. To był jedyny moment, gdzie użyłem rzeczywiście tony min, żeby uciec przed nim i go jakoś atakować. Dobra, pole siłowe. Myślę, że tutaj będzie nam potrzebny ten pan. To widzisz migotanie pola repulsorowego. Jaskrawo kontrastuje z listowym dookoła. Beautifully subtle, isn't it? At least compared to the other Zerka equipment dumped down here. It's only been here a short while, or the Wookiees would have disabled it. They wouldn't have had an easy time of it, though. Okay, dlaczego je tu umieścili? But there are others, each blocking similar points on certain paths. It is all very calculated, very precise. It would have been effective if it hadn't relied on the creatures to be walking. Climbers don't have much trouble getting around it. Bardzo mocno bije ta łuna tego fioletu. W ogóle jest to bardzo mocny, bardzo silny fiolet. I powiem wam, że mnie aż razi w oczy. Dobrze, tak czy inaczej... Mam nadzieję, że potrafię przez nie przejść, tak mówiłeś. I can manipulate it for a moment. Let me see. How did the Zerka engineers do it? There we go. Now, keep moving. These are the most dangerous depths of Kashyyyk. A few surprises wait for us, I'll wager. Oczywiście wchodzimy do pewnie teraz niższych krain cienia, jak zakładam. W sensie, bo wcześniej byliśmy w wyższych krainach cienia, teraz jesteśmy w niższych. No i powiem szczerze, że nie są to jakieś duże mapy. Wydawało mi się, że Kashyyyk będzie dłuższy, przynajmniej taka była informacja, którą słyszałem. I proszę bardzo, zobaczcie, walczą te Mandalorianie z tym Łukim.
Jest to jeszcze dwóch innych łuki. Przynajmniej było. Możemy jakoś pomóc szybko? Chyba niespecjalnie, dobra. Lecimy od razu z gradem ciosów na nich. Ten ma tylko zwykłe ataki, no ale on ogółem walczy broń jednoręczną, więc jestem w stanie to zrozumieć. A gdzie? Dzisiaj jest raczej gościem, który walczy broń jednoręczną. Ciekawe, każdy z nas zauważy, że ma inny styl. Ten gość walczy jednoręczną, ja walczę dwuręczną, a Bastida walczy dual weldingiem, co jest ciekawe, nie? Jak tutaj to idzie? Pyk, pyk, pyk. Ten niestety całkiem nie dać rady, chyba że ten łuki nam tutaj trochę pomaga. Ja powiem, że z trzema rzeczami Jedi to musi być. To naprawdę wygląda kozacko, nie? Na miniaturę takie coś wrzucić potem. Powiem jeszcze jakby tutaj. O Jezu, i ten miecz, który przeze mnie przechodzi. No Bastia nieźle mi przycięła. Powiem, że gdyby tutaj mieć takiego freakama i gdyby to było w naprawdę lepszej i lepszej jakości graficznej, to oj, można było z tego robić naprawdę fajne filmiki, yes. Tak? Walczcie tymi, co macie. Wygłupiajcie się. I co, może spróbujmy użyć tego ze stoju raz. Zobaczymy, co to da w ogóle. Pyk, pyk. Pan kolega cały czas nie walczy dalej. Daję mu nie daję żadnego ekwipunku, przydałoby się to sprawdzić. Właśnie. Daję mu... Okej, okay, to jest całkiem niezła tarcza, może kiedyś z niej skorzystam. Tarcza energetyczną Sithu, bo ona jest całkiem dobra. I mandaloriańską jedną. Do tego nie będę mu dał drugiego miecza, bo to nie ma sensu. 12-16 ma ten zwykły miecz świetlny. No wszystkie te miecze są takie same, więc nie ma też znaczenia większego. Refleks czy wytrwałość dam ci. Nie, kolego, masz obręcz neuronową, możesz skorzystać albo niech będzie, bo to jest z dowoli. To nic nie mogę ci dać. I te wzmacniacze też nie mogę ci dać, okej. Okay. A czy mam może do ciebie jakąś lepszą zbroję? Tutaj rycerza Jedi. Mam dla ciebie chyba szatę ciemnej strony mocy, jak dobrze pamiętam. A, nie mogę zdejmować ani zakładać ubrań przez walki. Okej, okay, to jest ciekawe, że mogę wziąć wszystko, ale nie mogę zdejmować ubrań, nie? Z tego typu. Dobra, leczonko. Zaraz poleci, myślę, od kogoś. Bo przydałoby się troszkę. Wydaje się, przynajmniej część postaci tutaj. No oni teraz jak się zaczną kombić leczeniem, to będzie grubo, nie? Zobaczcie, trzech też Jedi, którzy będą się leczyć, nie? No, ale to jest naprawdę niezłe. Ej, fajnej pozie złapałem tego Mandalorianina teraz. Właśnie, yes. Takim pierdołami się jaram, głupio. Potrzebnie nawet. Idziecie z nim dalej? O, proszę bardzo, ładny metki sobie rzucił. Ale nieźle trzyma jak na 3 versus 1, tak? Czy nawet 4 versus 1, bo w sumie jeszcze ten Wookie do niego bije. Naprawdę sobie nieźle radził. Okej. Okay. To jest Karvar. Grajmy z nim. Yes. Prawie padł, było blisko. Nie możemy. Coś tu stało. Lecz go, a nie gadaj, dypku. Mogę cię wyleczyć, proszę. Co byś powiedział o napastnikach? Ciekawe. Mandalorianie pewnie nada. Zajmę się tym. Okej. Okay. Dostałem punkt jasnej strony, co mnie cieszy, bo w końcu nam się odbije z ten punkt ciemnej strony. Mam nadzieję przynajmniej taką. Zobaczmy, czy tutaj coś w ogóle będę mógł znaleźć w tych szczątkach. Jeszcze jedne szczątki tutaj zostały. Blaster mandaloriański. To są ciała tych łukich. Są szczątki, które już chyba przeszukiwałem, nie? Bo tutaj są jedne, drugie. Nie. Drugie też jeszcze nie były przeszukane. O, całkiem nieźle go wyleczyłem w ogóle. Do połowy HP. No i zobaczmy.
No teraz troszkę dostałem już, że jestem na poziomie Bastylii, ale powiem wam, że jeden punkt ciemnej strony, albo te punkty nie są sobie równe, tak? I dają różną wartość, albo punkty ciemnej strony bardziej nas znoszą na dół niż punkty jasnej strony. Niemniej, dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fancie Discorda, aby zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I widzimy się już za dwa dni w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.